Witajcie, kochani. Motywem przewodnim naszego festiwalu jest macierzyństwo i rola kobiety w ognisku domowym. Jakże ważny temat dziś szczególnie. Co byśmy nie zapominali, wychodząc trochę do przodu z życiem, jak ważny jest w życiu naszym fundament. Kochani, tego wszystkiego będziemy mogli posłuchać podczas naszej konferencji naukowej, a będzie to 20 sierpnia o godzinie 9 rano w Willi Czerwony Dwór. Drodzy Państwo, z nami teraz znakomity gość, wyjątkowy gość, pani profesor Anna Mlekodaj. Dzień dobry, pani profesor, witamy ze Zakopanego. Pani profesor, kochana, co uwidzimy, co usłyszymy podczas tej konferencji i kogo będziemy mogli wysłuchać, a domyślam się, że będą to same wyjątkowe osoby. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Dyrektor. W pierwszym rzędzie chciałabym przede wszystkim podziękować za możliwość partycypowania w tym ważnym wydarzeniu i to w taki sposób, mogąc współtworzyć ważną według mnie, choć poboczną w pewnym sensie w stosunku do całości wydarzenia, konferencję naukową poświęconą tematowi, który ujęliśmy dla rozważań nieco inaczej, otwierając różne konteksty kobiety, macierzyństwa i matki w języku, religii i kulturze. Mimo wakacyjnego czasu udało się nam pozyskać cennych i niezwykle wartościowych referentów, którzy przedstawią poszczególne aspekty, sięgając do najgłębszych korzeni tak naprawdę, ponieważ całą konferencję rozpocznie referat pani profesor Kamili Termińskiej, która jako hebraistka pochyli się nad kwestią kobiety jako korony stworzenia w najdawniejszych tekstach, w tekstach Starego Testamentu. Następnie przybliżymy się do naszej współczesności przez kwestie związane z kobietą i rolą kobiety w nauczaniu Jana Pawła II, a także w nauczaniu błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. Oba te tematy przedstawią nam doskonali znawcy, pan ksiądz profesor Michał Droszcz i ksiądz profesor Władysław Zarębczan. Ponadto w tej dalszej perspektywie rozważymy również kwestie kobiety i kobiecości, macierzyństwa w nauczaniu Edyty Stein. W drugiej części konferencji będziemy już przyglądać się kobiecie w kontekście współczesności i nie tak odległej przeszłości i w kontekście kulturowo-etnograficznym. Będziemy mieli szansę poznać zwyczaje związane z macierzyństwem, połogiem w dwóch kulturach ludowych, to znaczy w kulturze ludowej, kultura ludowa jest jedna, ale w różnych regionach ma swoje wcielenia. I tak poznamy tę kulturę, to zagadnienie w kontekście kultury Podhala i w kontekście kultury Beskidu Żywieckiego. A pani profesor Katarzyna Drąg z Uniwersytetu Jana Pawła II opowie nam o prywatności jako wartości i dobra w relacjach rodzinnych wobec wyzwań i zagrożeń komunikacji sieciowej, a więc poruszymy także bardzo współczesny problem i bardzo współczesny kontekst kulturowy. Nie tylko ten tradycyjny, ale także i ten, z którym musimy się zmagać we współczesności, z którymi musimy umieć sobie radzić. Zatem nasza konferencja, jak widać, ma charakter otwarty i mam nadzieję, że jest przedsięwzięciem, które doczeka się swojej kontynuacji także i poza ramami festiwalu, co bardzo cieszy, ponieważ festiwal powinien być także wielką inspiracją i dobrze, że na to się zanosi. Ostatnim panelem w naszej konferencji, siłą rzeczy nie tak rozbudowanej, jakby tego wymagał temat ogromnie szeroki i złożony, i jak pani dyrektor podkreśliła, ważny, będzie dotyczył już naszego podhalańskiego podwórka i będziemy przyglądać się kobietom, góralkom jako tym, które są bohaterkami poezji, jako tym, które są twórcami poezji regionalnej, gwarowej i spojrzymy też na góralki oczami Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Kochani, jak słyszymy, absolutnie nie możemy zlekceważyć tego spotkania. Szanowni rodzice, kochani ojcowie, byćcie na tym spotkaniu, co by wysłuchać tych ważnych wskazówek i co by trochę się jeszcze nauczyć i przekazać temu młodszemu pokoleniu, które dzisiaj tak bardzo potrzebuje tej pomocy i tego wsparcia naszego. Kto będzie brał udział podczas tego spotkania?
Chciałam właśnie podkreślić jeszcze bardzo istotną rolę i też skierować swoje podziękowania pod adresem pani dr Bożeny Lewandowskiej, która jest pomysłodawczynią tych konferencji przyfestiwalowych i która zgodziła się wspólnie z panią dr Małgorzatą Wnuk, gospodynią miejsca, czyli gospodynią Centrum Kultury Rodzimej w Czerwonym Dworze, wprowadzić tę konferencję, co jest dla nas ogromnym zaszczytem. A poza tym, no to trzeba przyjść na konferencję, żeby osobiście poznać tych ludzi, którzy przyjadą do Zakopanego i będą chcieli podzielić się z nami swoją refleksją. Serdecznie zapraszam na to wydarzenie. Powiem tylko, że zakończy się ono dwoma komunikatami, które dotyczą kwestii, które się dopiero dokonują. Pani Stanisława Galica-Gurkiewicz bowiem pracuje nad pewnym tematem, ściśle związanym z tematem całego festiwalu przewodnim, a także z tematem naszej konferencji. Ja z kolei będę miała okazję przedstawić w kilku słowach bohaterkę o niedawnej publikacji, a mianowicie jedyną kobietę wójt z czasów dwudziestolecia międzywojennego, Małgorzatę Jachymiak. Będą to krótkie komunikaty porządkujące. Naprawdę, proszę wierzyć, udało się nam zachęcić do udziału w konferencji osoby niezwykle wybitne, mające duże doświadczenie w tematach, które będą nam przybliżać. Kochani, już z tego miejsca dziś z całego serca pytamy, zapraszamy. Drodzy Państwo, bądźcie razem z nami. 20 sierpnia w sobotę o godzinie 9 rano w Willi Czerwony Dwór zaczynamy to nasze wyjątkowe spotkanie. Czekamy na Was.